Cześć, witajcie w kolejnym materiale. W kolejnym materiale, w którym, tak jak już poprzednio zaznaczałem, będę próbował sfotografować Puszczyka Uralskiego. Jest to mój trzeci dzień chodzenia po Beskidach w miejscu, gdzie wiem, że ten ptak się znajduje. Postanowiłem zatrzymać się tutaj w tym miejscu, bo Puszczyka jeszcze nie widziałem, nawet przez sekundę, nawet nigdzie mi nie mignął. Natomiast wszystkie warunki, wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że jestem coraz bliżej, dlatego że za wami, za aparatem, znajduje się jakieś 50 metrów dalej największa możliwa budka lęgowa. Obok z kolei, 100 metrów od tej budki, znajduje się łąka, na której on prawdopodobnie żeruje, dlatego że puszczyki uralskie lubią właśnie otwarte przestrzenie, a dostęp do wody, która płynie za mną, powoduje to, że jest to już trzecia rzecz, która wskazuje na obecność tego puszczyka tutaj w okolicy, więc zamierzam teraz pokręcić się tutaj troszeczkę. Aha, plus jeszcze jedna rzecz, znajdujemy się w lesie z przewagą buków, więc jakby to są te cztery rzeczy, czyli buczyna, woda, dostęp do wody, jakieś gniazdo, zazwyczaj znajdujące się w urwanym, uciętym czy połamanym drzewie, w grubym pniu na wysokości kilku metrów. Puszczyki lubią sobie na takim właśnie, nie gdzieś między gałęziami, tylko na urwanym, na totalnie na pniu, który został złamany gdzieś na wysokości kilku metrów. Tam robią gniazdo, albo właśnie taka budka lęgowa teraz w zimie, plus otwarta przestrzeń, na której one polują sobie na gryzonie. I te wszystkie rzeczy składają się na to, że tak jak powiedziałem na wstępie, ten puszczyk na 100% jest gdzieś tutaj. Już pomijam to, że kolega na Instagramie potwierdził mi, że on go tutaj widział, nawet go sfotografował. To jest w ogóle pierwsza rzecz, z której powodu ja tutaj się znajduję. Natomiast wychodzić go, znaleźć go wtedy, kiedy akurat tutaj jestem, no to jest zupełnie inna rzecz, jak widać. Chociaż wiecie co, ja dzisiaj nawet nie nastawiam się na to, nie jestem jakoś mocno zmotywowany i zdeterminowany, żeby znaleźć tego puszczyka, bo jest tak przepiękna pogoda, że ja po prostu musiałem się tutaj zatrzymać i nagrać dla was ten materiał. Za mną płynie strumyk, mam nadzieję, że jego szum nie przeszkadza wam w wyłapaniu tego, co mówię. Mam nadzieję, że ten dźwięk będzie końcowo całkiem wyraźny. Ten strumyk w połączeniu ze śniegiem, którego tutaj napadało pełno, z takimi drobinkami, które spadają w tym mrozie z drzew na ziemię, powoduje, że no, warunki są po prostu niesamowite. Jest minus 15 stopni, nie ma ani grama wiatru. Ten śnieg, te płatki śniegu, które kompletnie się nie lepią do siebie ani do mnie, przez to właśnie, że jest taki mróz, one są takie sypkie, spadają prawie że pionowo. Więc pomimo tego, że jest minus 15, ja prawie w ogóle nie odczuwam tutaj, żebym jakoś super zmarzł. Rękawice mam otwarte, chłodzą mi się ręce i żyję. Mam nadzieję mimo wszystko, że jak nie dzisiaj, to jutro, jak nie jutro, to w kolejny weekend znajdę tego puszczyka tutaj i będę mógł pochwalić się zdjęciami. A na chwilę obecną uciekam, idę dalej. Tak jak mówiłem, pokręcę się tutaj i mam nadzieję, że znajdę jeszcze dzisiaj tego puszczyka. Jeszcze chciałem wam pokazać z bliska ten strumyk. On wygląda przepięknie. Te promienie słońca, które są tak wygładzone, nie są takie ostre. Przez to, że to powietrze jest tak mroźne, że śnieg leży na drzewach, to światło padające na ten strumień i na śnieg dookoła jest takie bardzo miękkie, jest rozbite. No, śnieg i ta temperatura działa po prostu dzisiaj przez cały dzień jak taki dyfuzor i wszystko wygląda naprawdę bajecznie. A słuchajcie, a za chwilę, jeżeli ja tutaj tego puszczyka nigdzie nie znajdę w okolicy, to mam jeszcze jedną łąkę tak samo z wodą, która może być jego żerowiskiem. A po drodze w tamto miejsce będę mijał ten sam potok, tylko w takim jeszcze bardziej rozświetlonym, jeszcze bardziej poprzecinanym takimi wstęgami i różnymi kamieniami i zatoczkami miejscu. Też wam nagram ujęcie właśnie z tamtej miejscówki, bo tamten potok wygląda dużo, dużo piękniej niż tutaj, a i tak to, co widzicie za mną, no bajka, totalna bajka dzisiaj.
Zawsze noszę tutaj w wewnętrznej kieszeni 2-3 batoniki na trasę w góry. Dlatego, że jak biorę bułki, wrzucam je do plecaka, bo do kieszeni bułki nie zmieszczę, albo zmieszczę, ale jest niewygodnie. Ale jak wrzucam bułki do plecaka i idę w takiej temperaturze w zimie, no to zdążę zjeść dwie, bo trzecia byłaby już zamarznięta po prostu. Więc substytutem trzeciej, czwartej i piątej bułki jest pierwszy, drugi i trzeci batonik proteinowy, zbożowy z czekoladą. Bardzo dobre. Hej, jeszcze raz. Jesteśmy tydzień po ostatnim ujęciu. No i Urala dalej nie mam. No bywa. Chodzę za nim, nawet zmieniłem miejscówkę, bo dzisiaj jest niedziela. No i jak niedziela, no to to miejsce, gdzie tego Urala chciałem pierwotnie sfocić, jest po prostu zamrówkowane ludźmi. Ludzi tam jest potąd, rodziny z dziećmi. Zresztą tutaj w górach jest nie lepiej. Ja specjalnie wybrałem taki szlak, gdzie nigdy ludzi nie było, a dzisiaj mało się nie zabiłem, bo całe gromady dzieci zjeżdżają sobie na dupolotach i wiecie, ten śnieg jest cały uklepany, jest idealnie gładziutki. Ja nawet pomimo tego, że mam fajny bieżnik w bucie, to i tak potrafiłem się uśliznąć. Także niebezpieczne, chyba lepiej zjeżdżać na sankach. No, nie mam dla Was materiału z Uralem, opowiem Wam tylko na szybko, co robiłem w tym czasie. Urala oczywiście dalej będę próbował podejść, to nie jest tak, że ja rezygnuję. No, ale muszą się nowe materiały pojawiać. I na koniec tego odcinka, albo gdzieś tutaj w trakcie, puszczę Wam przebitki, jak fotografowałem dzisiaj świstuny. Razem z jakimiś tam krzyżówkami sobie pływały, więc jakieś zdjęcia mam, no ale tego Urala nie ma. Ale w międzyczasie znalazłem, wydaje mi się, bardzo prostą, może nie prostą, ale całkiem do zrobienia, całkiem w moim zasięgu miejscówkę w lesie na puszczyka zwyczajnego. Najbardziej pospolita sowa, ale nie mam zdjęcia puszczyka. A znalazłem las, w którym już go widziałem kątem oka, a na pewno go słyszałem. Tylko on był cwańszy ode mnie dużo, dlatego że ja próbowałem go zajść, on wtedy znikał. Szukałem go dalej i on pojawiał się za mną. I tak trzy razy i w końcu odpuściłem, stwierdziłem, że dobra, trzeba przyjść, zamaskować się, usiąść i wyczekać go porządnie, bo takie chodzenie, podchodzenie tej sowy, no to nie da efektów, więc może w międzyczasie uda się jeszcze puszczyka zwyczajnego zrobić, bo tak jak mówiłem, ten rok to będzie rok sowy. Taki jest plan, sfotografować jak najwięcej sów. Tego Urala zrobię na pewno jeszcze słóweczkę, może ten puszczyk siądzie. A dzisiaj po tych fajnych widoczkach, które Wam puściłem, puszczę Wam jeszcze parę ujęć z gór, w których teraz się znajduję i zamkniemy cały materiał ujęciami i zdjęciami świstunów. I może dorzucę Wam jeszcze uszatkę, bo nie wiem, czy ją już tutaj puszczałem. Uszatkę i wąsatki. Wąsatki też robiłem jeszcze zanim spadł śnieg jakieś 2-3 tygodnie temu, więc zostawiam Was po prostu ze zdjęciami. Z tych zdjęć jestem całkiem zadowolony, dlatego zdjęcia ratują mi cały materiał, no bo niestety taki odcinek bardziej vlogowy mi wyszedł tym razem, ale mam nadzieję, że taka forma też się sprawdzi, taki troszeczkę krótki, krótszy materiał z terenu. I trzymajcie mocno kciuki za mnie, za te sowy, bo strasznie dużo czasu na nie poświęcam i mam nadzieję, że to się odpłaci w końcu. A jeszcze taką jedną ciekawostkę chciałem Wam powiedzieć. W zasadzie od tego powinienem zacząć, bo myślałem, że dzisiaj tego materiału nie dogram. Tak jak mówię, to jest sklejka z 2 tygodni. I tydzień temu nie miałem kompletnie problemu z obiektywem. Ja nagrywam na A6400 Wiltroxem 13 mm. Widzicie, że jest szeroki kąt. Jak tutaj wchodzę, to mi się głowa rozjeżdża. Jak tutaj, to w tą stronę mi się troszeczkę rozjeżdża. No jest to szeroki kąt. I on mi dzisiaj chyba zamarzł, tak mi się wydaje. Ostatnio zamarzł mi statyw, dzisiaj statyw o dziwo działa perfekcyjnie, a obiektyw, konkretnie autofokus, odmówił mi posłuszeństwa. Musiałem go troszeczkę manualnie najpierw pokręcić, później przełączyłem na tryb punktowy zamiast wykrywania twarzy. Puściłem mu punktowo na jedno drzewo, trochę dalsze, jeszcze dalsze, no i zaskoczył. I teraz trzyma dobrze ostrość. Ale na początku myślałem, że totalnie nic Wam nie nagram. Dajcie znać, czy macie też Wiltroxy. Ja pierwszy raz miałem już wcześniej Wiltroxy i na Fujiku z nich korzystałem. I miałem jeszcze Wiltroxa 85 mm, 80, taka portretówka, nie 75, nie to samo jak był 70. Nieważne, miałem już Wiltroxy, ale nie używam ich w takim mrozie. Więc jeżeli korzystacie z Wiltroxów, to tak z ciekawości dajcie mi znać w komentarzach, jak one się spisują na mrozie, bo nigdy, przenigdy mi się coś takiego nie zdarzyło. Nie miałem nigdy obiektywu, który by mnie zdziwił w ten sposób. Dziękuję Wam również za mega dużą aktywność pod ostatnim długim, ponad 40-minutowym materiałem na temat wyboru sprzętu. No tam pojawiły się troszeczkę luki logiczne i merytoryczne z mojej strony, za co Was bardzo przepraszam. No, nie przygotowałem tego materiału tak, jakbym chciał. Powiedziałem to,
co wiem, co myślę, natomiast nie był to taki format typowo poradnikowy, a mimo to obejrzeliście go z całkiem wysoką, całkiem fajną frekwencją i dziękuję Wam bardzo za to oraz za to, że można się było kulturalnie wypowiedzieć pod filmem bez kłótni. Wydaje mi się, że wszystkie niedociągnięcia z tamtego filmu sobie wyjaśniliśmy. Popracuję nad tą formą tutoriali poradników, tak żeby przyszłościowo one były bardziej kompleksowe, bardziej zwięzłe. Na ten moment, nie przedłużając, puszczam Wam już tutaj zdjęcia. Dzięki bardzo i widzimy się oby jak najszybciej w materiale o sowach, a jeżeli nie, to przygotuję coś innego, równie ciekawego. Do zobaczenia. Dzięki.